Najgorszy koszmar to... Śniło mi się, że jestem ordynatorem szpitala dla obłąkanych. Na śniadanie jem... Na śniadanie jem płatki różnego rodzaju we wszystkich możliwych formach i dużo kaszy. Zabawna historia z dzieciństwa, która przychodzi mi na myśl, to... Zamknął mi się kiedyś na palcu scyzoryk. Miałem strasznie głęboką ranę, ale tak się tego wstydziłem i bałem, że babcia spuści mi lanie za to, że się znowu tak zachowuje. Więc przyszedłem z tym scyzorykiem zapiętym na palcu, wsadzonym w dżinsy. Takie miałem dżinsy. Babcia zorientowała się, że coś nie tak, bo właśnie na wysokości miednicy dżinsy zaczęły zmieniać kolor z niebieskich na czerwone. Było lanie. Ulubiona potrawa to? Mielony z talarkami z ziemniaków, które robiła mi moja babcia. Na mojej playliście słucham ostatnio... Słucham BTS, czyli K-popu. Moje motto życiowe to... Zawsze patrz na jasną stronę życia. Nudne, ale się sprawdza. Tomasz Kamel w trzech słowach... Optymista, humanista, showman. Gdybym nie był prezenterem telewizyjnym, to... Byłbym chirurgiem. Czas to... Czas to sprawa, której zdecydowanie mamy mniej niż nam się wydaje. Może góry czy Mazury? Góry. Największa zawodowa inspiracja to? Książka Adama Granta zatytułowana Dawaj i bierz. W liście w butelce napisałbym o? O wszystkich fajnych momentach w życiu, które przeżyłem.